Panie prezydencie, tutaj jako portal Infoplanet rozmawiamy z samorządowcami a propos mijającej kadencji planów na przyszłość i chciałbym zacząć od pytania podstawowego. Czy pan prezydent będzie się ubiegał o reelekcję? Jeszcze decyzji nie podjąłem ostatecznej, mam jeszcze czas. Jestem bliski podjęcia tej decyzji, ale jeszcze się waham. Rozumiem, rozumiem. Jeżeli chodzi o to, to jest ważna decyzja, natomiast myślę, że tutaj gdzieś tam na szali są rzeczy, które pan prezydent do tej pory zrobił, co tam ewentualnie jest w planach. Także chciałbym zapytać pana prezydenta o to, o trzy rzeczy, które w tej kadencji no, są takim sukcesem prezydenta. Ja jeszcze tylko do poprzedniego pytania dodam, że pan, sytuacja samorządu na tyle się zmienia, co dalej z samorządem, tak, żeby dalej kontynuować tą pracę, to musiałbym mieć pewność, że ten samorząd nie zostanie zepsuty, a niestety wiele na to wskazuje, że będzie psuty. Wracając do tych trzech rzeczy, które udało mi się zrobić, wie pan, musiałbym się zastanowić, udało mi się prawie wszystko zrobić, co planowałem. Tak? Z takich największych sukcesów, które mogę tutaj wymienić, to system transportu, który ruszył. System transportu, który dotyczy 6 gmin, nie tylko Nowej Soli, bo my jesteśmy też liderem takiej gry drużynowej. Cokolwiek nie robimy, nie zamykamy się tylko w swojej skorupie miasta, ale też patrzymy, jak to oddziaływa regionalnie i do współpracy zapraszamy okoliczne gminy. I taki projekt za blisko 50 milionów złotych, my jako lider projektu, jako miasto zrealizowaliśmy, ale obejmując nim 6 gmin. To jest 27 nowoczesnych autobusów, to jest dworce, przystanki, informacja dynamiczna, zajezdnia, warsztaty, no wszystko, co jest potrzebne do funkcjonowania takiego nowoczesnego transportu. I to jest chyba taki największy sukces, na którym pracowaliśmy kilka lat. Może jeszcze sukcesem jest też to, że może nie zrealizowana inwestycja, ale rozpoczęta. Rozpoczęliśmy budowę basenu. Samo rozpoczęcie budowy basenu już jest sukcesem, bo kilkanaście lat się przymierzaliśmy do budowy basenu. Nie było nas do tej pory na to stać, ale w tej chwili nasza sytuacja zdecydowanie się poprawiła. Jeśli chodzi o zamożność miasta, to rośniemy w rankingach, jest coraz lepiej. Mamy nowe źródła dochodu, o których za chwilę powiem. I już ruszyliśmy z budową basenu i to jest niewątpliwie sukces, bo będąc prezydentem 16 lat, 3 razy się do tego przymierzaliśmy, aż w końcu się udało. A największym sukcesem nie tylko tej kadencji, ale również poprzednich, tylko to jest kontynuacja, to jest rozwój strefy przemysłowej. Czyli kolejne nowe fabryki, które Nowa Sól przyciąga w sposób no, chyba wyjątkowy, bo wszyscy nam zazdroszczą i pytają, jak to robimy. Czyli kolejne fabryki, kolejne inwestycje, które przekładają się na przyszłość, bo kolejne fabryki to są nowe miejsca pracy, to są podatki, zarówno PIT, CIT, przede wszystkim podatek od nieruchomości, który pozwala nam dzisiaj śmiało finansować inwestycje, na które nas wcześniej nie było stać. To gdybym w tej kolejności, już nie wymieniając tych mniejszych inwestycji, które realizujemy, miał podać te największe sukcesy miasta, to te trzy. Panie prezydencie, jako że decyzja jeszcze jest niepodjęta, to pozwoli pan, że troszeczkę założymy, że jednak się pan zdecyduje na start i następne wybory wygra. Proszę troszeczkę powiedzieć o planach ewentualnie. Na pewno co jest do zrobienia w Nowej Soli i co dla pana będzie priorytetem. Również bym prosił o wymienienie trzech rzeczy. Wczoraj miałem spotkanie z mieszkańcami i głównym tematem przewodnim było Nowa Sól za 5, 10, 15 lat i jak zapobiegać powiedzmy wyludnianiu się czy rozlewaniu się miast. To jest procesem nie tylko dotyczącym Nowej Soli, ale wszystkich miast w Polsce, w większości, tak? Więc pokazałem, w którą stronę pójdziemy, więc będziemy duży nacisk kładli dalej na rozwój gospodarczy. Czyli kolejne fabryki to jest główny nasz cel, bo zawsze twierdziłem, że gospodarka silna jest podstawą rozwoju i to w Nowej Soli się bezwzględnie sprawdza. Czyli gospodarka, nowe fabryki, nowe inwestorzy, nowe miejsca pracy i równolegle z tym rozwój mieszkalnictwa. Ale nie w wydaniu Mieszkanie Plus, które ja nie wierzę osobiście, tylko przyciąganie deweloperów, a mamy ich już kilku. Czyli chcemy, może nie w najbliższej kadencji, ale w ciągu 10 lat chcemy, żeby w Nowej Soli powstało 2000, około 2000 nowych mieszkań, żeby odwrócić trend wyludniania się miasta. U nas się miasto aż tak bardzo nie wyludnia, może inaczej. Mieszkańcy Nowej Soli, gdzie my jesteśmy tylko miastem, ograniczony terytorialnie, wyprowadzają się do sąsiednich gmin. Czyli bilans i tak jest dodatni. Nowa Sól z okolicą się nie wyludnia. A wprost przeciwnie, przybywa nam mieszkańców, ale same miasto no, traci mieszkańców, więc chcemy, żeby w Nowej Soli powstało, ale w 10 latach, 2000 nowych mieszkań.
Jeśli chodzi o plany, no to budowa basenu, budowa hali widowiskowo-sportowej, takich głównych celów. Ja już nie będę mówił o mniejszych, żłobek czy inwestycje, które jeszcze planujemy, tereny rekreacyjne, które będziemy rozbudowywać. No ale gdybym znowu główne miał wymienić, to jednak strefa przemysłowa, budowa dróg i uzbrojenie tych terenów, dalsze, żeby pozyskiwać kolejnych inwestorów. No i tak jak wspomniałem, hala widowiskowo-sportowa z takich rzeczy przyziemnych, nazwijmy to. Wspólnie z samorządowcami i tutaj innymi przedstawicielami samorządów szukamy jako portal InfoPlanet takich cech, które gdzieś tam wpływają na wynik wyborów i pytamy samorządowców o to, jakie ich zdaniem cechy wpływają na to, że wyborcy oddają na nich głos. Jakby pan mógł się podzielić ze swojego doświadczenia tym, co cenią wyborcy, jakby na co stawiają w przypadku wybierania kandydata, jakie jest pana zdanie w tym temacie? Znaczy, może powiem tak, w każdym mieście albo w każdym regionie, szczególnie kraju, no bo wiadomo jak jest na wschodzie, tak, jeśli chodzi o politykę, tak, tam priorytety będą różne. Ja mogę powiedzieć o sobie, bo nie wiem, czy pan wie, ja w poprzednich wyborach miałem rekord Polski, jeśli chodzi o wynik, tak, jeśli chodzi o prezydentów miast. Miałem coś około 86%, tak? A w poprzednich wyborach byłem drugi po Szczurku z Gdyni. Czyli ja mam ten wynik wyborczy no, albo najlepszy w Polsce, albo w pierwszej trójce od ostatnich wyborów. I co się na niego składa i dlaczego akurat ludzie na mnie głosują? Po pierwsze, ja siebie przedstawiam jako menadżera samorządowego, a nie urzędnika. Ja nie jestem urzędnikiem, znaczy formalnie jestem, tak? Ale siebie przedstawiam jako menadżera samorządowego. Moim zadaniem jest sprawne zarządzanie miastem. Bardzo ważną rolę odgrywa też to, że ja ludzi nie okłamuję. Wie pan, ja nawet jeżeli będę startował, to nie będę znowu opowiadał bajek, co ja tam w mieście nie zrobię, nierealnych. U mnie wszystko opiera się na faktach. Ja Nową Sól dźwignąłem z totalnego upadku. Ludzie mi uwierzyli. I też taki przykład, wie pan, bo to się nie da tak w trzech punktach wymienić, dlatego tak dużo gadam, tak? Ale wie pan, na przykład wszystkie miejscowości wokół Nowej Soli, takie i mniejsze, i większe, mają baseny. My dopiero teraz budujemy basen, mimo tego, że mieszkańcy chcieli tego basenu i 4 lata temu, i 8 lat temu, i 12, i 16 lat temu. Ale ja mówiłem, nie stać nas na to, poczekajcie, przyjdzie na to czas. I ludzie jednak mimo wszystko na mnie głosowali. Czyli ta cecha to jednak prawdomówność. Ludzie nie chcą być oszukiwani. I ja nigdy swoich mieszkańców nie oszukałem ani nie okłamałem. A jeżeli składałem jakieś deklaracje, to raczej na zasadzie planów, a nie obietnic. Tak, nawet nie deklaracje, że planujemy coś zrobić, ale ja nie obiecuję, że to zrobimy. My planujemy. I te plany próbujemy realizować. Czyli na pewno prawdomówność, na pewno przedsiębiorczość, czyli wójt, burmistrz i prezydent musi być przedsiębiorczy. To jest w kontekście rozwoju gminy, pozyskiwania inwestorów, tworzenie warunków, to jest zarządzanie, tak? A do zarządzania bardziej jest potrzebny menadżer niż urzędnik. Nie, no myślę, że u mnie przede wszystkim gospodarka. My z upadłej totalnie gminy z 42% bezrobociem wysforowaliśmy się na lidera i wzór dla innych. Także Nowosolanie są dumni z Nowej Soli. Duma ze swojego miasta, że jesteśmy wzorem dla innych. Chciałbym troszeczkę zapytać o przyszłość i o to ewentualnie, co czeka ogólnie polski samorząd, bo tak naprawdę nawiązuje do odpowiedzi na pierwsze pytanie pana. Jakie będzie największe wyzwanie dla polskiego samorządu, mówiąc tak ogólnie, jakie zagrożenia pan widzi w tym, z czym będzie się musiał zmierzyć samorząd, no powiedzmy sobie w następnej kadencji, ale mówimy również o latach następnych. To już odpowiadam. Największym wyzwaniem dla samorządu będzie obrona samorządu, czy obrona samorządności. To będzie największe wyzwanie. Bo to, że dzisiaj Polska idzie w kierunku węgierskim, nazwijmy to, a ja Węgry świetnie znam, mamy tam miasto partnerskie, to niestety nie jest dobrą wiadomością dla Polaków. Ograniczanie samorządności, że tak powiem, czy znowuż może przy okazji rocznicy niepodległości. Nie wiem, na ile pan zna historię, zakładam, że pan zna. W 18 roku samorząd powstał i zaczął się bardzo dynamicznie rozwijać, a później Piłsudski zdławił samorząd podczas przewrotu majowego, a po jego śmierci samorząd praktycznie w Polsce przestał istnieć. A tu trochę naprowadzając pana na kierunek, to a Kaczyński wzoruje się trochę na Piłsudskim. I obyśmy nie poszli tą drogą. Samorząd jest największym sukcesem Polski po 1989 roku.
to, że są gospodarze w terenie, to jest dlatego Polska tak dynamicznie się rozwija. Nie dzięki rządowi, bo co rząd ma wspólnego z tym, że ja przyciągam inwestorów, buduję fabryki, gdzie powstają nowe miejsca pracy, gdzie płacone są podatki, które zasilają skarb państwa i zasilają mój budżet i tak dalej. To wszystko robi samorząd. I niestety się obawiam, że kompetencje samorządu będą ograniczane, przejmowane przez instytucje państwowe, co już się dzieje, czyli ośrodki doradztwa rolniczego, które przeszły z jurysdykcji samorządu pod wojewodę, powiedzmy Wody Polskie, to takie przykłady podaję, tak? Gdzie melioracją się zajmował samorząd, a teraz melioracją i wodami chce się zajmować rząd, co mu kompletnie nie wychodzi i paraliż jest w tej chwili, jeśli chodzi o decyzyjność w tym względzie i tak dalej, i tak dalej. Więc największym wyzwaniem dla samorządu na najbliższą kadencję jest obrona samorządności i samorządu. Panie prezydencie, to było ostatnie pytanie, które do pana miałem. Bardzo dziękuję za Dziękuję. poświęcony czas. Dziękuję i życzę powodzenia w Dziękuję. przyszłości. Dziękuję. Dziękuję, Pozdrawiam. kłaniam Do się. widzenia.